Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam Was serdecznie. Z tej strony ja, Anna Krysiak, i zapraszam na kolejny już webinar. Jest poniedziałek, 19:30, co oznacza, że spotykamy się na kolejnym bezpłatnym webinarze u nas na Facebooku. Chodźcie tu szybciutko, a ja już robię szybciutkie wprowadzenie, dlatego że przed nami dzisiaj bardzo bogaty temat, bardzo bogata prezentacja. Widzę, że powoli się zbieracie i doceniam to, że w tak gorącym okresie przedświątecznym jesteście z nami i poświęcacie swoje wolne wieczory na to, żeby z nami tutaj uczyć się, żeby z nami poznawać nowe rzeczy, żeby utrwalać różne informacje. Także zachęcam do tego, żeby szybciutko siadać już przed komputerem. Zanim zaczniemy, oczywiście kilka informacji. Metoda integracji sensorycznej w codziennej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym to temat kolejnego webinaru, który pojawi się nie w poniedziałek, tylko wyjątkowo we środę. Będzie to pierwsza środa po świętach. W święta odpoczywamy, ale już we środę, zaraz po świętach, spotykamy się na pierwszym webinarze poświątecznym. Nie przegapcie tego, bo to będzie wyjątkowo we środę. Także podkreślam to i podkreślam szczególnie dlatego, że to spotkanie będzie ze mną, więc będzie mi przemiło, jeżeli będziecie w tej przerwie świątecznej ze mną i będziemy mogli razem poznawać i zgłębiać mój ulubiony temat, czyli temat integracji sensorycznej. Środa, zaraz po świętach, 28 grudnia, godzina 19:30. Pierwszy webinar po nowym roku, czyli już 2 stycznia, także szybciutko trzeba będzie się obudzić, dojść do siebie i 2 stycznia, 19:30, poniedziałek, logorytmika. Taki temat, którego jeszcze u nas nie było bezpośrednio. Były webinary o umuzykalnianiu, o muzykoterapii, były zabawy, gdzie wiele takich zabaw logorytmicznych się pojawiało i to były zawsze takie zabawy, które budziły bardzo duże zainteresowanie. Natomiast tym razem zapraszam na temat stricte dotyczące logorytmiki, zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tutaj gdzieś pojawiają się linki obok mnie, więc klikajcie, dołączajcie do tych wydarzeń, bo naprawdę warto. Magdalena Wójcik przygotowała dla Was mnóstwo ciekawych informacji. Będzie trochę teorii, ale mnóstwo praktyki, dużo ciekawych zabaw, więc koniecznie bądźcie za 2 tygodnie na webinarze o logorytmice. Polecam też poprzednie webinary, poprzedni webinar dotyczący terapii ręki i lateralizacji, szczególnie ten. Dlaczego? Dlatego, że tam do pakietu dodawaliśmy też dosyć obfity materiał w postaci ćwiczeń, kart pracy z zakresu małej motoryki. Dzisiaj kilka podobnych ćwiczeń się pojawia. Dzisiaj mam też ogromny pakiet, ogromny e-book właśnie z ćwiczeniami i kartami pracy, a razem z tym webinarem właśnie, z tym zestawem, będzie stanowił świetny pakiet, świetny zestaw. Także bardzo polecam. Odnajdujcie sobie nas na YouTubie. Wystarczy wpisać w okienku YouTube, tym takim u góry, co się pojawia, Famiga, i wtedy wyskakują Wam nasze webinary. Można też subskrybować, lubić, komentować i wtedy te webinary po prostu będą Wam się wyświetlać. Wszystko jest zawsze bezpłatne, także korzystajcie i oglądajcie. Natomiast jeżeli chcecie rzeczywiście potwierdzić swoją obecność i to udokumentować też swoją wiedzę, to takie zaświadczenia i pakiety można dodatkowo kupować. Dzisiaj do wygrania jest super rzecz, to jest rysogra, taka interaktywna, bardzo kreatywna gra dla dzieci. Jeżeli lubicie właśnie książki Tuluta, który o kropce, prawda, dotknij mnie, albo o kolorach, takie bardzo ciekawe, kreatywne serie, interaktywne dla dzieci, to dzisiaj do wygrania jest właśnie świetna rysogra. Otrzymają ją trzy osoby, które po pierwsze udostępnią ten webinar. Pamiętajcie o tych udostępnieniach, dlatego że czasami odpowiadacie na pytanie, a nie robicie tych udostępnień. Wystarczy tutaj na Facebooku udostępnić, czy u siebie gdzieś na tablicy, czy w jakiejś grupie, której mogą się przydać te informacje. Także zachęcam do tego, żeby po prostu udostępnić i odpowiedzieć na pytanie, czyli opisz swoje ulubione ćwiczenie grafomotoryczne. Co to grafomotoryka? O tym za chwilę, ale myślę, że czujecie, o co chodzi. Coś, co będzie stymulowało naszą małą motorykę, coś, co będzie sprawiało, że będziemy mogli pisać, rysować. To są właśnie ćwiczenia grafomotoryczne i o takie bym Was prosiła, żebyście tutaj wpisywali nam ciekawe pomysły. Jestem ja ogromnie ciekawa, co tam wymyślicie. Wyniki jak zawsze na koniec naszego webinaru. Bądźcie z nami do końca, żeby zobaczyć, kto tą grę wygrał, a gra jest naprawdę super. Udostępnij ten webinar nie tylko po to, żeby wygrać nagrodę,
ale też po to, żeby sadzić z nami drzewa. W listopadzie posadziliśmy ich aż 19 dzięki Wam, dlatego że za każde 100 udostępnień sadzimy jedno drzewko. Chcemy docierać do jak najszerszego grona, oczywiście jako największa firma związana z edukacją na Facebooku i to jest część naszej misji. Chcemy też być firmą odpowiedzialną społecznie, chcemy wspierać ekologię, o tym dobrze wiecie, bo dużo takich zabaw ekologicznych przedstawiamy, a sadzenie drzewek to jest namacalne działanie, możemy je policzyć i dzięki Wam udało się naprawdę no taki już mały lasek posadzić. Także świetna sprawa, róbcie tak dalej, bo to pomaga naszej planecie. Co jest w pakiecie? To jest pytanie, które pojawia się zawsze na początku. My zawsze na nie od razu odpowiadamy. Dzisiaj w pakiecie, jak zawsze, prezentacja. Tutaj jest, słuchajcie, 80 slajdów tej prezentacji. Bez tych reklam myślę, że będzie tego troszeczkę mniej, więc ten taki wyczyszczony pakiet tej prezentacji dostajecie potem w pakiecie właśnie po zakupieniu zaświadczenia. Zaświadczenie imienne, czyli z Waszym imieniem i nazwiskiem i jakieś ogólne, tylko przygotowywane specjalnie dla Was. I karty pracy grafomotoryka. Ja już śpieszę, żeby tutaj wszystko pokazać. Zobaczcie, że jest tego całkiem sporo. Przełączę się na większy ekran. Tu mnie widać dobrze. Zobaczcie, że jest tego sporo. Tych kart, które tutaj o, do kamery staram się pokazać. Jest ich naprawdę dużo. I one są wszystkie autorskie, czyli są naszej produkcji i naszej kreatywności się tutaj wszystkie poddają. I są tutaj takie i kolorowe obrazki, ale większość jest w czerni i bieli, dzięki czemu możecie sobie je bez problemu wydrukować i po prostu z nich korzystać. Więc bardzo zachęcam, bo nie ukrywam, że dużo czasu poświęciłam, żeby je przygotować. No to są też takie karty pracy, które my po prostu używamy na co dzień u nas w Famidze, w naszym gabinecie. Także tym bardziej polecam, żeby po prostu z nich korzystać. Ja dzisiaj będę je też pokazywała. Przy każdej zabawie postaram się powiedzieć, jakie są opcje, co można z nimi robić. I te karty to jest ponad 50 stron i one są wszystkie do Waszego użytku. Możecie sobie je drukować i używać. Pakiet webinarowy, jak zawsze, to koszt 19 zł. Właściwie to cena dotyczy tylko przygotowania zaświadczenia, a wszystko to inne, te prezentacje, materiały, e-booki, karty pracy, to wszystko dostajecie po prostu w pakiecie już. My to jako dodatek taki gratisowy do każdego webinaru przygotowujemy, żebyście mogli z czymś oprócz webinaru zostać jeszcze na później. Jeżeli chcecie zaświadczenia z webinarów dawnych, które już się wcześniej odbyły, jak najbardziej można je nabyć na naszej stronie famiga.pl. Przez zaświadczenia znajdziecie wszystkie zaświadczenia i wszystkie pakiety od samego początku naszej działalności facebookowej, webinarowej. Niektóre są stare, bo są z 2019-2020 roku. Jeżeli je oglądaliście i chcecie takie stare zaświadczenie, można poprosić o to, żeby ono miało aktualną datę, jeżeli oglądaliście to teraz. Czyli zamawiamy, w komentarzu piszemy, że chcemy mieć datę grudniową albo listopadową, bo oglądaliście jakiś webinar, który znaleźliście i on się dawno temu odbył, ale jest z listopada, czy nie z listopada, tylko z poprzednich dat, to wtedy można poprosić, żeby była aktualna data. Także też do tego zachęcam, bo o to bardzo często pytacie, czy można aktualną datę poprosić. Jak najbardziej można, tylko trzeba to napisać po prostu w komentarzu, bo inaczej będzie data szła taka, jaka była premiera webinaru. Plan webinaru na dziś. Bardzo bogaty, słuchajcie, aż 9 punktów i tak musiałam się ograniczać. Grafomotoryka, definicje zależności rozwojowe, prawidłowa postawa ciała i siad, czyli wskazówki, ćwiczenia dotyczące postawy. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, wskazówki i ćwiczenia, koordynacja obustronna, lateralizacja, wskazówki i ćwiczenia, czyli zobaczcie, że będzie trochę teorii, ale też sporo praktyki. Etapy rozwoju twórczości plastycznej, niechęć do rysowania, ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne, rodzaje i cechy chwytu narzędzia pisarskiego, kiedy i jak pomagać, będzie o gadżetach, nakładkach różnego rodzaju, wiem, że to jest taki gorący temat. I na koniec, jak zawsze, czas na Wasze pytania, moje odpowiedzi, podsumowanie, bibliografię, wyniki konkursu, więc do samego końca będzie się coś działo.
Grafomotoryka to umiejętność rysowania i pisania. I taka jest najprostsza definicja. Jak mówimy o grafomotoryce, to mówimy właśnie o tych dwóch umiejętnościach. I tak naprawdę przyznajmy się, że są to rzeczy, na których nam najbardziej zależy. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy. Jak bardzo często jest tak, że dzieci w przedszkolu co powinny robić? No powinny uczyć się rysować i powinny uczyć się pisać, prawda? Jak są kolorowanki, różnego rodzaju zadania dla dzieci, które kupujemy w sklepach, to mimo, że tam obok jest miś i księżniczka, to my chętnie sięgamy po te ze szlaczkami i bardzo chętnie sięgamy, czy dajemy w prezencie dzieciom te właśnie z literkami, żeby sobie rysowały po śladzie, czy wypełniały konkretne zadania. Jest to coś, co mamy z tyłu głowy zawsze, że to coś, co jest bardzo ważne, coś, co powinniśmy ćwiczyć i rzeczywiście tak jest. Natomiast bardzo ważne jest ćwiczyć to w odpowiedniej kolejności i w odpowiednich proporcjach. I o tym dzisiaj będziemy głównie mówić. Dlaczego? Dlatego, że grafomotoryka wymaga wielu różnych zdolności i umiejętności, które kształtują się w odpowiednim czasie. Przede wszystkim naśladowania ruchów, wykonywania ruchów sekwencyjnych, czyli wszystkie, słuchajcie, tańce w przedszkolach, czy nawet już w żłobkach, czy maluszki, które potrafią pewną sekwencję ruchów powtórzyć, wykonywania ruchów precyzyjnych, koordynacji obustronnej. Z tym teraz bardzo dużo dzieci ma problem, co widać chociażby na butach, na rzepy do 18 roku życia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nawet no, ja prowadzę dużo diagnoz z zakresu integracji sensorycznej i jedną z najprostszych ćwiczeń, które tam wykonuję, jest rzucanie i łapanie piłką, z którą też również dużo dzieci ma duże problemy. Percepcji wzrokowej, o tym będzie też dzisiaj sporo, i sprawności manualnej. Czyli zobaczcie, grafomotoryka to nie tylko kwestia tego chwytu naszego i tego, że dziecko coś ładnie albo brzydko napisze. To jest tak naprawdę wypadkowa wielu innych umiejętności, które do tego momentu, zanim zacznie się pisać, dziecko powinno osiągnąć. Czyli zanim dziecko zacznie pisać, musi zdobyć wiele umiejętności, na które my bezpośrednio mamy wpływ. I to, że my często mówimy, że dziecko marnuje czas na zabawę i na bieganie po podwórku, fajnie by było, żebyśmy na to narzekali, prawda? No to znaczy, że robi wszystko to, co powinno robić, czyli po kolei, sekwencyjnie te wszystkie etapy rozwoju następują. Zaczyna się wszystko od dużej motoryki. Grafomotoryka głównie dotyczy tych naszych małych mięśni, małej motoryki, ale wszystko zaczyna się od początku, czyli od dużej motoryki. To aktywność całego ciała, ogólna sprawność fizyczna człowieka i jego zdolności do wykonywania wszelkich działań związanych z ruchem. I jest to powiązane oczywiście z kolejnością naszego rozwoju, czyli rozwojem proksymalno-dystalnym. Wiele razy tu opowiadamy o tych kierunkach rozwoju i to jest taki kierunek, który i w grafomotoryce, i w ogóle w rozwoju integracji sensorycznej ma ogromne znaczenie, dlatego że kierunek proksymalno-dystalny dotyczy tego, że najpierw buduje nam się napięcie w centrum naszego ciała i z czasem rozchodzi się do jego krańców, do jego obwodów, czyli rozwój od centrum na obwody, od centrum na krańce naszego ciała. I to ma niezwykłe znaczenie, bo to nam mówi o tym, że najpierw kształtują się te duże partie mięśni, żeby na tych dużych partiach mięśni mogły opierać się każde następne mniejsze partie, mniejsze, bardziej precyzyjne ruchy. Czyli mała motoryka jest bezpośrednio związana z dużą motoryką, jest od niej bezpośrednio zależna. Więc jeżeli dziecko ma problemy grafomotoryczne, to nie dajemy mu kolejnej karty pracy, nie sadzamy go przy stoliku, tylko zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy się ruszać, zaczynamy działać całym ciałem, żeby przygotować to ciało do tego, żeby mogło wykonywać ruchy precyzyjne i drobne. I to jest, myślę, że najważniejsza rzecz, chciałabym Was zostawić po tym szkoleniu, po tym webinarze. I przede wszystkim to, że mała motoryka wynika z dużej motoryki. Stąd też z tego rozwoju proksymalno-dystalnego tak naprawdę pojawia nam się w naturalny sposób kolejność wykonywania ćwiczeń w ramach terapii ręki, w ramach ćwiczeń grafomotorycznych. I tak jak wspomniałam, nie sadzamy od razu dziecka przy kartach pracy, nie każemy wypełniać kolejnych kserówek, tylko zaczynamy się z nim ruszać, czyli zaczynamy od pracy mięśni posturalnych, potem ruch całego ramienia, tak zwane zabawy rozruchowe, potem ruch od łokcia, tak? Czyli mamy najpierw całe ramię, potem od łokcia, potem od
nadgarstka, zabawy już manipulacyjne, czyli praca paluszków, czyli bardzo dokładnie po kolei sekwencyjnie rozgrzewamy i stymulujemy po kolei każdą część ciała. Nie da się pomijać tych etapów, nie ma drogi na skróty, nie da się nagle ćwiczyć małej motoryki, jeżeli ciało na to nie jest gotowe. To jest piramida, jeżeli zabraknie jakiegoś elementu po drodze, to zawsze będzie to miało swoje konsekwencje. Albo w brzydkim piśmie, albo w tym, że dziecko będzie się szybko męczyć, albo w różnego rodzaju kompensacjach, nieprawidłowym chwycie. Więc bardzo często nieprawidłowy chwyt nie zostanie wyleczony magicznie na gładko, jeżeli ciało wcześniej będzie słabe, jeżeli z ciałem wcześniej nie popracujemy. I rzeczywiście można powiedzieć, że grafomotoryka to wypadkowa małej motoryki i dużej motoryki, czyli dopiero umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki mogą stworzyć podstawy do prawidłowej grafomotoryki. Prawidłowa postawa ciała jest tutaj absolutnie konieczna, żeby taką pracę grafomotoryczną wykonywać. Prawidłowa postawa, ja tutaj mówiłam kiedyś na wykładzie o gimnastyce korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej i zachęcam, żeby sobie ten webinar odgrzebać. Opowiadałam też trochę o tym na webinarze o terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej, także odgrzebujcie sobie, słuchajcie, te starsze webinary, one nie trwają długo, zawsze można sobie do nich wrócić, czy na naszym Facebooku, czy na stronie, czy na YouTubie, bo to wszystko, ja tu mam tylko godzinę, żeby opowiedzieć o tak rozbudowanym temacie, więc zachęcam do tego, żeby poprzednie webinary również oglądać. Jaka to jest prawidłowa postawa ciała? Głowa prosto w osi ciała, barki na jednym poziomie, ważne, żeby nie był jeden wyżej, drugi niżej. Łopatki ściągnięte, czyli to nasze wyprostuj się, prawda? Miednica ustawiona symetrycznie, czyli tak naprawdę mówimy o pozycji pośredniej miednicy, żeby ona nie była ani pochylona do przodu, ani pochylona do tyłu. Szczególne ma to znaczenie w pozycji później siedzącej, która jest główną pozycją wtedy, kiedy właśnie piszemy i rysujemy. Brzuch lekko wciągnięty, delikatnie napięte pośladki, nogi ustawione równolegle, bez przeprostów, stopy prawidłowo ustawione, obciążone równomiernie, żeby znowu jedno bioderko gdzieś tam nie poszło w którąś stronę, ręce ułożone swobodnie wzdłuż ciała. I to jest prawidłowa postawa ciała. Każda wada postawy będzie miała wpływ na nieprawidłowe ułożenie ramienia. Jeżeli mamy jakąś skoliozę, boczne skrzywienie kręgosłupa, no to zawsze to ramię jedno będzie niesymetrycznie w stosunku do drugiego. Każde odginanie się, każda rotacja tutaj, czy w barkach, czy właśnie przy plecach wklęsłych, czy przy plecach okrągłych, będzie powodowała to, że będą tworzyły się kompensacje, czyli już ramię będzie nam się rotowało w którąś stronę, albo w jedną, albo w drugą. Albo będzie nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego. Także tak naprawdę każda wada postawy będzie miała swoją konsekwencję, czy w chwycie, czy w umiejętności pisania i rysowania precyzyjnego. Przez problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała dziecko może mieć trudności z wysiedzeniem w miejscu. To są te dzieci, które będą się cały czas wiercić i zrobią nam trzy razy makarenę, prawda? Jak tutaj sobie siedzą, ale cały czas będą się wiercić. Żeby cały czas to napięcie mięśniowe wybudować, będą się po prostu ruszać, będą w ruchu. Z koncentracją uwagi, bo cały czas całą energię wkładają w to, żeby utrzymywać ciało w bezruchu, więc ta uwaga będzie im niestety uciekała i ze sprawnością grafomotoryczną właśnie. Także pamiętajmy, że postawa ciała wpływa na całokształt rozwoju. Obręcz barkowa czy obręcz obojczykowo-barkowa jest punktem podparcia dla mięśni kończyn górnych, czyli skupiamy się głównie tutaj na tej obręczy w pracy grafomotorycznej, dlatego w zabawach rozruchowych najpierw mamy ćwiczenia całego ciała, a potem przechodzimy sobie właśnie do tych dużych ruchów całego ramienia. Jest bardzo skomplikowanym stawem, jest taki właśnie zestaw różnych mięśni, stawów, kości, naprawdę bardzo skomplikowane. Pamiętajmy, żeby podczas siedzenia dziecko nie podnosiło
barków do góry. Może to być spowodowane kilkoma rzeczami, natomiast najczęściej te podniesione barki są takim objawem za wysokiego stołu. Jak dziecko siedzi przy stole i ma te barki przy uszach, to można się przyglądnąć właśnie temu, czy ten stół przypadkiem nie jest za wysoko. Jak już mówimy tutaj o postawie, to zaczynamy zawsze od ćwiczeń posturalnych. I tak będzie mniej więcej wyglądał dzisiaj webinar. Trochę teorii, potem kilka ćwiczeń, znowu trochę teorii i kilka przykładów na to. Ćwiczenia posturalne, czyli głównie mówimy tutaj o brzuchu, pośladkach, plecach, czyli tak naprawdę wszystkich najważniejszych partiach, które nas stabilizują w leżeniu na plecach, na przykład toczenie piłki pod pośladkami, toczenie piłki po kolanach, tak żeby ona sobie spadła. To może być lekka, ciężka piłka, na przykład kilogramowa, dwukilogramowa. Podnoszenie piłki stopami, podawanie piłki za głowę, przepychanie się piłką z drugą osobą. W leżeniu na brzuchu, podawanie piłki w parach, podnoszenie. Na pewno znacie te zabawy i je gdzieś stosujecie. Zresztą tutaj dokładnie widać na zdjęciach, jakiego typu są to aktywności. Czyli aktywizujemy głównie brzuch, pośladki i plecy właśnie. Natomiast coś, co tutaj jest troszeczkę bliższe jeszcze mojemu sercu, to jest, są właśnie ćwiczenia na podwieszeniach albo w podporach. Tutaj w podporze dzieci układają akurat schemat, mamy planowanie w przestrzeni, mamy odtworzenie schematu, czy no, praca nad symetrią też i to wszystko się dzieje w podporze, czyli cały czas dzieci tutaj stymulują sobie właśnie obręcz obojczykowo-barkową, stymulują sobie tylną taśmę do pracy, pobudzają się, aktywizują i tak naprawdę proste ćwiczenie, które można wykonywać nie tylko na takiej platformie, ale także na dużej piłce, na twardych materacach. Ja te przykłady, czym zastępować sprzęty podwieszane, również opowiadałam na poprzednich webinarach. Obręcz obojczykowo-barkowa, znowu mamy tutaj rzucanie piłkami. Tutaj mamy ciężkie piłki gimnastyczne. Ta piłka, którą tutaj rzucają dzieci, ma 3 kg, więc jest to duża waga. I zobaczcie, można podrzucać, można sobie turlać do siebie symetrycznie, wtedy podnosimy sobie te ramiona, ręce, całe plecy pracują. Mamy tutaj podrzucanie tej piłki, rzucanie do siebie tą piłką, to nie jest takie łatwe zadanie. Rzucanie o materac, o ścianę, z zamachem, za głowy, sprzed klatki piersiowej. I w zależności od tego tak naprawdę, co chcemy ćwiczyć i jak bardzo, to jest bardzo relaksująca zabawa, tak w ogóle rzucanie taką ciężką piłką o materac, bardzo relaksująca, swobodna, taka dająca możliwość rozładowania się, ale też uruchomienia właśnie całej obręczy barkowej. Rzucanie piłką gimnastyczną, taką dużą czasami ćwiczymy, czy jakąś jogę, czy pilates, czy mamy w domu do siedzenia przy komputerze, czy do rehabilitacji i rzeczywiście są to rzeczy niedrogie, ogólnodostępne, które jak najbardziej można wykorzystać. Prawidłowa pozycja siedząca. Pamiętajmy, żeby przede wszystkim stopy zawsze były stabilnie oparte o podłogę. My się tu zastanawiamy nad kątami, ile tu 90, 120 stopni. Rzeczywiście są to takie stopnie, o których powinniśmy pamiętać i wszystkie kąty nie powinny przekraczać tych 2 stopni. Natomiast często zapominamy o tym, że te stopy mają kluczową rolę dla napięcia mięśniowego. Jeżeli dędają w powietrzu, to dzieci będą albo zawijały sobie o krzesełko, albo będą dawały nogę na nogę, albo będą siadały sobie na piętach na krześle, żeby się dostabilizować, docisnąć, a tak naprawdę wystarczy często dać to obciążenie na dociążenie stóp, opierając je swobodnie na podłodze i to w zupełności wystarcza. Tak naprawdę nie ma idealnego sposobu na siedzenie. Jeżeli chcemy się zapytać, jak dziecko powinno siedzieć, to zawsze odpowiedź jest jak najmniej, czyli najlepszy sposób siadania to siad zmienny. Warto jest co jakiś czas wstać, zrobić kilka ćwiczeń. Ja o tych ćwiczeniach śródlekcyjnych również mówiłam już wielokrotnie. I rzeczywiście, no jestem ciekawa, czy robicie takie przerwy, czy widzicie, że dzieci się wiercą, jak wy wtedy reagujecie? Napiszcie proszę, jestem bardzo ciekawa, czy dajecie możliwość wstania, potupania, poćwiczenia, porozciągania się gdzieś w trakcie, czy jednak staracie się wykonać tą lekcję do końca, czy jednak staracie się utrzymać jak najdłużej to skupienie i dopiero później
później dajecie możliwość odreagowania. Ja zachęcam do tego, żeby takie przerwy śródlekcyjne robić, bo nawet minuta takich ćwiczeń, czy skłonów, czy tupania, rozciągania się, przypychania się z kolegą w ławce, już nam to fajnie te dzieci zaktywizuje i zaktywizuje pracę właśnie mięśni dużych, mięśni centralnych, posturalnych, które później poprawią jakość naszej grafomotoryki. Osiem zmysłów, czyli współczesna teoria integracji sensorycznej. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że w terapii ręki czy w terapii grafomotorycznej podstawą jest stymulacja, odpowiednia stymulacja zmysłów. Które to są zmysły? Zmysły kluczowe w pisaniu czy w rysowaniu to przede wszystkim dotyk, czyli to, jak my czujemy nasz przyrząd pisarski, jak my potrafimy też różnicować dotykowo, to propriocepcja, czyli też z jaką siłą wykonujemy daną czynność, czyli jak mocno dociskamy przyrząd pisarski. Też propriocepcja razem z równowagą odpowiada za orientację w przestrzeni, za rozmieszczenie tekstu na kartce na przykład, czy mieszczenie się w liniaturze. Zamieszczenie się w liniaturze odpowiada także wzrok. I to mówimy o stabilizacji widzenia, umiejętności przerzucania wzroku na dwa punkty, jeden pod drugim, czyli o ruchu sakadowym oczu. Czyli tak naprawdę mamy tutaj cztery takie kluczowe zmysły, jeżeli mówimy o umiejętności pisania i czytania. To dotyk, propriocepcja, równowaga, czyli zmysły fundamentalne i do tego dorzucamy jeszcze wzrok i różnicowanie wzrokowe i o tym za chwileczkę będzie, czyli nie tylko praca mięśni, ale także praca sensoryczna, takie dzieci czeka. Prakcja, czyli zdolność do wykonywania celowych ruchów, umiejętność planowania motorycznego, dostosowanie metod do potrzeb, czyli dziecko potrafi być elastyczne, potrafi zaplanować sobie tego, w jaki sposób wykonać, chociażby narysować literę, ale to już jest naprawdę poprzedzona wieloma innymi próbami i ćwiczeniami, związana z dotykiem, propriocepcją i wzrokiem. Umiejętność praksji to jest umiejętność wyuczona. To nie jest coś, z czym się uczymy. Uczymy się planować ruch na bazie poprzednich doświadczeń. I jeżeli tych doświadczeń wcześniej jest mało, to niestety te umiejętności grafomotoryczne również będą słabe i niskie. I teraz kilka przykładów na to, jak taką praksję poćwiczyć. To jest moja ulubiona zabawa, która właśnie powstała jeszcze na te poprzednie karty pracy. I ona, zobaczcie, ma tutaj takie dłonie, wyrzucamy kostkę i dzieci w zależności od tego, co wypadnie na tej kostce, taką pozycję dłoni muszą ułożyć i dodatkowo jest dodatkowa jeszcze taka karta pracy, gdzie możemy sobie też to powycinać i sami poukładać. Jeżeli tego się już nauczą, to mogą sobie zamieniać na inne i wtedy jest większe zaskoczenie. I też praksją, słuchajcie. Są sposoby na przywitania, które również zawarłam w kartach pracy, czyli dziecko może wybrać, albo my możemy pokazać dziecku, w jaki sposób chcemy się z nim przywitać, ale za pomocą jakiejś pozycji dłoni albo sposobu przywitania. Czy to jest piątka, czy żółwik, czy jakieś gesty, na przykład serduszka, czy jeszcze coś innego, co chcemy z dzieckiem wykonać. I to są właśnie jedne z tych materiałów, które są w naszych kartach pracy dołączonych do tego webinaru. I co ciekawe, tą grę można oczywiście wykonywać standardowo, czyli rzucamy kostką, dziecko pokazuje coś, ale może być też tak, że dziecko musi zapamiętać, który gest dłoni jest do której cyfry. My zasłaniamy tą kartę, rzucamy jakąś cyfrę i dziecko musi sobie przypomnieć, który to był gest na przykład dla trójki, tak? I wtedy jest już trudniej. Można też wyrzucić inny numer dla prawej ręki, a inny numer dla lewej i starać się wykonać te gesty, na przykład dwa jednocześnie. Tu już pracuje bardzo mocno prawa, lewa półkula. Mamy też planowanie motoryczne, możemy raz dla jednej, raz dla drugiej ręki to ustalić. Prakcja w ruchu, zobaczcie, to też zabawa, którą pokazywaliśmy kiedyś przy okazji właśnie lateralizacji.
Czyli mamy, czy w rytmie jakimś do muzyki, czy na czas dziecko musi odtworzyć jakąś sekwencję. Oczywiście to są takie sekwencje, które sami możecie sobie ustalać, wyciąć i poprzyklejać gdzieś na stoliku. Możecie również z kartami pracy pracować. Dzieciaki naprawdę uwielbiają tą zabawę. Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest podstawą do umiejętności pisania i tu pamiętajmy o tym, że dziecko powinno umieć przytrzymać jedną ręką kartkę, a drugą na tej kartce pisać. Dużo dzieci ma taki zwyczaj, że pisze, ale nie trzyma drugą ręką tej kartki. Ta kartka, zeszyt się rusza, dzieci się denerwują i ta jakość grafomotoryczna jest niestety niska. Świetnym sposobem na wyćwiczenie tej umiejętności przytrzymywania sobie kartki jest właśnie pisanie w pionie, czyli dziecko opiera sobie kartkę na ścianie, przytrzymuje jedną ręką, bo inaczej jak puści, to ona spadnie, więc nie ma wyjścia. Przytrzymuje kartkę jedną ręką i po prostu zapisuje czy rysuje to, co ma rysować. Angażuje prawą i lewą rękę. Przede wszystkim angażuje tą rękę niedominującą do pracy podczas pisania. Funkcje wzrokowo-przestrzenne. Praca na materiale, to głównie mówimy o materiale obrazkowym, geometrycznym i literowym. I ten wzrok i funkcje wzrokowo-przestrzenne są niezwykle ważne właśnie w procesie grafomotoryki. Jakie to są? Dobieranie, różnicowanie, składanie w całość, czyli na przykład puzzle, odtwarzanie struktur wizualnych i tu macie piękny przykład na filmie, zapamiętywanie kształtów liter, pisanie z pamięci i poprawne pisanie i z biegiem lat te funkcje się specjalizują i widać, że są coraz bardziej rozwinięte, ale od czegoś trzeba zacząć. Tutaj widzicie chłopczyka, który dopasowuje sobie kształty do odrysowanych wcześniej na tablicy i tego typu zabawy bardzo polecam. Pamiętajmy też, że do 7 roku życia dziecko nie wie, że ma wadę wzroku. I dlaczego nie wie? Dlatego, że wydaje mu się, że wszyscy widzą tak samo. Małe dzieci nie zgłoszą nam, że czegoś nie widzą, dlatego że im się wydaje, nie mają tej perspektywy, umiejętności dystansowania się do tego, co one widzą. Myślą, że wszyscy widzą po prostu tak jak oni, nawet jeżeli ta wada jest bardzo duża. I co ciekawe, one z tą wadą potrafią się naprawdę bardzo dobrze maskować i kompensować sobie innymi zmysłami, że my dorośli mamy problem z odczytaniem tego, że dziecko ma wadę wzroku. I znam takie przypadki, gdzie ta wada była naprawdę duża, a dziecko w ogóle nie dawało po sobie poznać, że jest coś nie tak. Co to może być? No, mogą występować bóle głowy częste, dziecko nie lubi rysować, wyjeżdża za linię, ma brzydkie pismo, trzyma twarz bardzo blisko kartki, tak? To często widzimy, albo na przykład pod kątem jakimś, to często świadczy o astygmatyzmie. Ma często mruga oczy, mruży, razi je światło, trze oczy bardzo często, wpada w meble, potyka się, przewraca, wpada w inne dzieci, jest często takie przyklejone do podłogi, w takich bezpiecznych miejscach sobie gdzieś siada, nie lubi grać w piłkę, no bo nie widzi jej, ma trudności ze złapaniem i ma problemy z koordynacją obustronną, także obserwujmy dzieci i też zachęcam do tego, żeby robić takie okresowe, profilaktyczne badania, bo tak jak mówię, dzieci nam tego po prostu nie zgłoszą. Tablica kreślarska świetnie sprawdza się w ćwiczeniach grafomotorycznych, od właśnie dobierania w pary, różnicowania wzrokowego, układania w całość, odtwarzania schematów, układania sekwencji różnego rodzaju, mieszania kolorów, łączenia ich. Można świetnie pisać, słuchajcie, na takiej tablicy, czy rozcierać właśnie jakieś farby, czy kalkować sobie, tak jak tu widzimy, tutaj dziewczynka kalkuje sobie obrazek księżniczki, ale to mogą być też litery. Można pisać na kaszy, na ryżu, na piasku, obserwować, śledzić wzrokiem wolno poruszające się przedmioty. Taka tablica naprawdę może być pomocą w ćwiczeniach grafomotorycznych. Tablica kreślarska, LED-owa, już wiele razy ją tutaj pokazywaliśmy na naszych webinarach. Dajcie znać, czy macie już taką, czy może was zainspirowaliśmy kiedyś do kupienia czy do zdobycia takiej tablicy, a może ktoś chciałby jako prezent, słuchajcie, jest świetny prezent dla dziecka, szczególnie teraz na takie zimowe, jesienno-zimowe, długie wieczory, kiedy no nie ma co za bardzo wieczorami z tym dzieckiem zrobić i wtedy taka inspiracja pochodząca z tablicy może być świetnym pomysłem.
Ramki na zdjęcia z brokatem. Jest jakiś obrazek za tym brokatem i dziecko musi się skupić, musi zróżnicować, musi to wyłapać, co za tym brokatem się znajduje. Wydaje się proste to ćwiczenie, w zależności od tego, jak duży jest ten wzór pod spodem. To są takie ramki, słuchajcie, zwykłe, które można kupić w supermarkecie, szczególnie teraz w takim okresie świątecznym. I my tam czy chowamy właśnie jakieś litery, czy jakieś zwierzątka, czy jakieś obrazki ze szczegółami i dzieci muszą te szczegóły odnajdywać, nazywać, czyli na przykład ile tu jest ptaków, czy tam jaki to jest ptak, czy ile kropek ma biedronka na przykład i w tym brokacie dziecko musi sobie to wszystko odnaleźć i różnicować. Dodatkowo te ramki są dosyć ciężkie, więc one nam stymulują propriocepcję, czyli właśnie to czucie głębokie, wymagają też często ruchu nadgarstka, żeby tym ruszać. Więc naprawdę fajna, prosta rzecz, którą można urozmaicić nasze zajęcia. Bocianie gniazdo od razu mówię, że można zastąpić na przykład dużą piłką gimnastyczną, więc jeżeli nie macie takiego bocianiego gniazda, to można skorzystać z innych pomocy, które wprawią dziecko w ruch. Tutaj dziewczynka ma porozsypywane literki i musi odnaleźć litery i dopasować je do obrazka, czyli ma obrazek, później ma to obrazek, to jest akurat koło, ma podpisany i musi odnaleźć litery, które to koło ułożą. I to wszystko dzieje się w rotacji, w ruchu. Tak jak wspomniałam, może się to dziać na równoważni, może się to dziać na dużej piłce, nie tylko na takich sprzętach bujanych. Rybki w wodzie, też zabawa dotykowa, ale też wzrokowa, dziecko musi rozpoznać kształt, tutaj mamy akurat nie litery, tylko cyfry, dotykowo musi rozpoznać jaki to kształt i wyłowić rybkę z wody z cyfrą odpowiadającą temu kształtowi, tutaj się pięknie dziewczynce udało. Produkty sypkie, świetne do grafomotoryki, można przesypywać, mam tutaj koordynację prawej i lewej ręki, to jest świetne ćwiczenie, przesypywanie, poszukiwanie skarbów schowanych gdzieś w tym ryżu, kaszy czy makaronie, chwytanie różnymi narzędziami czy specjalnymi chwytakami, tak jak tutaj widać takie nożyczki z zakończeniem z kulką czy szczypcami, wkładanie, wyjmowanie z pojemników, układanie sekwencji kształtów, liter, liczenie, klasyfikowanie, a nawet muzykowanie. I zobaczcie, że takie zabawy stymulują nie tylko wzrok, ale też dotyk, propriocepcję, ćwiczy koordynację oko-ręka, precyzję, planowanie motoryczne, wycisza, relaksuje i tak naprawdę to jest taka bardzo ekonomiczna wersja. Można taki ryż sobie zabarwić, można po prostu kupić zwykły makaron, wsypać do pudełka i myśleć z tym tysiąc różnych zabaw i aktywności. Rozpoznawanie liter dotykiem, czyli dziewczynka trzyma pod stolikiem, także nic nie widzi, takie wyżłobione litery i potem tą samą literę musi napisać na kaszy. Wcale nie było łatwe to zadanie, szczególnie dla takich dzieci pierwsza, druga klasa, gdzie dopiero tych liter się uczą, poznają, utrwalają je, ale też przedszkolaki, już te starsze 4, 5, 6-latki bez problemu są w stanie takie ćwiczenia wykonać. Tutaj mamy nie tylko pojedyncze litery, ale mamy, zobaczcie, całe słowa, które akurat chłopczyk musi przeczytać palcami i całe słowo powiedzieć na głos. Czyli mamy różnicowanie dotykowe i potem stymulację dotykową w postaci dotykania kaszy. I teraz słuchajcie mój hit. Również w tych materiałach, w tej książce grafomotorycznej mamy na końcu takie właśnie zabawy, czyli różnicowanie wzrokowe, gdzie mamy kilka różnych na siebie nałożonych elementów i dziecko musi odgadnąć czy zauważyć wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują, czyli mamy i zwierzęta i w różnych wielkościach. Tutaj mamy, słuchajcie, też takim małym szarym druczkiem odpowiedzi, więc jeżeli ktoś nie jest pewny co widzi, to może sobie zobaczyć na ściągę. Naprawdę trzeba się przyglądnąć, żeby ją zobaczyć, ale może ją też zakryć tak, żeby dzieci nie widziały jaka jest odpowiedź. Czyli mamy jakieś sekwencje liter, nie liter tylko zwierząt, ale też przedmioty, które trzeba odnaleźć wszystkie.
jakie, czy kształty, czy na pewno wszystkie kształty. Widzisz, tu jest jeszcze kilka kolejnych tych stron. Ja to ćwiczyłam, słuchajcie, z wieloma dziećmi i one są zawsze zafascynowane i cieszą się, jak wszystkie odnajdą nazwą. Można też to pociągnąć dalej, można część z tych kolorować, na przykład pokoloruj, ale tylko psa, albo pokoloruj motyla, tak? Jest tam gdzieś motyl, trzeba go najpierw znaleźć i z tych wszystkich, z tego chaosu wyodrębnić jedną z rzeczy. Koordynacja obustronna ciała jest podstawą dobrej, silnej lateralizacji, czyli ja nie tylko po to mówię o tej koordynacji, koordynacji obustronnej, koordynacji oko-ręka, bo jest to ważne do samego pisania, ale jest to podstawą lateralizacji. Lateralizacji, czyli tak zwanej asymetrii funkcjonalnej, czyli funkcjonalna przewaga stronna ciała, a więc większa sprawność jednej strony ciała od drugiej. I tu pamiętajmy, że nie ma lepszej czy gorszej stronności. Praworęczni nie są lepsi od leworęcznych. Leworęczność nie jest zaburzeniem. Zaburzeniem jest tylko brak dominacji. Więc im lepsza ta stymulacja obustronna, im lepsza koordynacja obustronna ciała, tym silniejsza lateralizacja. Kolejny bardzo ważny problem, z którym teraz dużo dzieci ma problemy, trudności, to właśnie jest ustalenie lateralizacji. Często dzieci wymieniają raz prawą, raz lewą ręką, raz patrzą prawym, raz lewym okiem i rzeczywiście ciężko jest to nawet w diagnostyce określić tak naprawdę, którym okiem dziecko patrzy albo która ręka jest u niego dominująca. Jak wtedy wprowadzać te ćwiczenia grafomotoryczne? Bardzo trudne jest to. Więc najpierw zadbajmy o sprawność całego ciała i koordynację, żeby ta lateralizacja nam się mocno ustabilizowała. Pamiętajmy, że leworęczność to nie jest zaburzenie, ale w pracy z dziećmi leworęcznymi powinniśmy szczególną uwagę zwrócić podczas prac grafomotorycznych na kierunek pisania, czyli od lewej do prawej, bo wiadomo, że leworęczni będą mieli tendencję do pisania od prawej do lewej. Prawidłowa pozycja siedząca oraz chwyt, czyli korekcja wady postawy. Często dzieci leworęczne skręcają się, dlatego że jest im tak wygodniej, bo wszystko jest dostosowane do praworęcznych, więc im lewą ręką no niestety ciężej jest pisać. Siedzenie po lewej stronie ławki, zeszyt delikatnie pochylony w lewą stronę, może być delikatnie przekręcony na ławce i dłoń pod miniaturą, ponieważ pisząc zasłaniają sobie to, co piszą. Funkcjonalność i tempo pracy to jest bardzo ważny aspekt przy pracy z dziećmi leworęcznymi. Należy dać dziecku więcej czasu na wykonywanie zadań grafomotorycznych, nie ośmieszać, dać czas i dać takie przyzwolenie, nie wyróżniać w żaden sposób, nie podkreślać to, że są leworęczne, żeby nie poczuły się też inne czy gorsze. I to są bardzo ważne uwagi, czyli dajemy takim dzieciom po prostu więcej czasu. Jak tutaj jeszcze kształtować i ćwiczyć tą lateralizację? Klamerkami na przykład. I przypinamy jedną klamerkę z prawej, drugą z lewej strony, raz prawą ręką, raz lewą ręką. To nie musi być na platformie, to może być, zobaczcie, tutaj dziewczynki stoją na nierównych podłożach, na jakiejś półpiłce, na równoważni. Czyli ćwiczymy cały czas prawo, lewo, przepinanie, stabilizację całego ciała, ruch całego ciała. I tutaj świetnie i pięknie ćwiczą wszystkie mięśnie. Leniwa ósemka, czyli taka podstawa kinezjologii edukacyjnej, przekraczanie linii środkowej ciała, płynność ruchu. Tutaj akurat ćwiczenie nie długopisem, nie w powietrzu, tylko latarką podświetlaną od spodu, ale można potem też turlać, czy jakąś piłeczkę, kulkę z plasteliny, czy pompon. No, na różne sposoby takie leniwe ósemki można wykonywać. Koordynacja obustronna i tutaj znowu w materiałach macie tego dużo. Tutaj są filmy jeszcze z poprzednich, niektóre filmy są z poprzednich e-booków, z poprzednich kart pracy. Na przykład taka choinka, gdzie dziecko równocześnie wodzi sobie palcem w górę i w dół. Są te ślimaczki, ale ich jest teraz więcej opcji, czyli nie tylko w jedną stronę od zewnątrz kręcimy, ale jest tak, że jedne idą w prawo, drugie w lewo, potem na odwrót, jedne idą od środka, drugie idą na zewnątrz, więc różnicujemy sobie wielkościowo i tak naprawdę obie ręce cały czas ćwiczą, czyli cały czas ćwiczymy sobie grafomotorycznie prawą i lewą stronę. Są takie proste zygzaki, są
węże i trójkąty, już tu pokażę z bliska. Trójkąty na przykład, tak, że trzeba przemalować trójkąty. Są węże, ale węże w różnych ustawieniach. Jest ich chyba tutaj 6. Czyli mamy albo symetrycznie, albo asymetrycznie. Jeden od góry, drugi od dołu. Albo w drugą stronę. Czyli takie różne opcje tak naprawdę. Czy na przykład gwiazdy dwie. Ale mamy też stronę. Już dajcie mi chwilę. Mamy też stronę, gdzie jest możliwość na narysowanie swoich rzeczy. Nawet dzisiaj na szkoleniu robiliśmy taką opcję, że staliśmy właśnie sobie przy tablicy, narysuj coś swojego, na przykład dwa domki czy inne rzeczy. Dzisiaj na szkoleniu dla dorosłych mieliśmy właśnie u nas w gabinecie zakresu integracji sensorycznej, rysowaliśmy symetrycznie dwoma rękoma. Jeżeli macie tablicę, macie taką tablicę suchości realną, czy zwykłą tablicę szkolną, tutaj to jak najbardziej można spróbować właśnie rysowanie na przykład gwiazdek, czy rysowanie jednego obrazka i porównywanie potem, która strona wyszła. No zobaczcie, już tyle tego wam pokazałam. Czy na przykład symetrycznie dwóch choinek, no nie chcę wam wszystkiego tutaj zdradzać, ale tych prac, tych stron jest tutaj naprawdę bardzo dużo. To było symetryczne rysowanie, asymetryczne, czyli jedna z góry, druga z dołu, albo od innego miejsca zaczęty obrazek. I o rysunku słów kilka. Rysunek może się rozwijać, gdy dziecko znowu osiągnie mnóstwo rzeczy. Posiada właściwe umiejętności motoryczne, ma odpowiedni poziom postrzegania wzrokowego, potrafi dostrzec szczegóły, aby włączyć je do rysunku. Potrafi wykonać nowe ruchy, ma odpowiedni poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, ma możliwości do spontanicznej ekspresji twórczej. Tak naprawdę rysunek to nie jest tylko rysunek, kolorowanie i zabijanie wolnego czasu. To jest podstawa do oceny rozwoju poznawczego dziecka. Dlatego, że jest to wypadkowa wiedzy i percepcji. Często dziecko nie rysuje tego, co potrafi, tylko rysuje to, co wie o przedmiocie. I my możemy w ten sposób zobaczyć, na jakim poziomie poznawczym, czyli intelektualnym jest dziecko. Nie ma powodów do paniki, jeśli dziecko nie lubi rysować, ale warto znaleźć przyczynę. Dlatego, że niechęć do rysowania nie jest naturalna. Dziecko z natury chce rysować, chce tworzyć. Jeżeli nie chce, to warto się zastanowić i przeanalizować możliwe powody takich trudności. Problemy posturalne, czyli nasze całe ciało nam utrudnia tą pracę. Nieadekwatne napięcie mięśniowe, wady postawy, czyli zobaczcie to wszystko, o czym dzisiaj już mówiliśmy. Zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy ze wzrokiem, niska koordynacja oko-ręka albo nadpobudliwość, czyli tak naprawdę tych powodów może być dużo i to jeszcze nie jest pełna lista, dlaczego dziecko nie lubi rysować. I często się podnoszą takie głosy, no tak, niektórzy po prostu nie lubią. Tak, może tak być, że ktoś nie lubi, ale wtedy szukamy alternatywnych form do tego, co robić zamiast rysowania na kartce. Możliwości jest 100 tysięcy. Może to być rysowanie kredą na chodniku, mogą to być zdrapywanki, takie wiecie, czarne kartki, z których się zdrapuje i pod spodem jest coś kolorowego. To jest super też prezent dla dzieci, tak podpowiadam teraz. Maty wodne, maty magnetyczne, gdzie tym patyczkiem się rysuje i się pojawiają jakieś elementy. To też wymaga użycia siły. Stemplowanie, malowanie gąbkami, odbijanie jakichś tam pieczątek, czy tutaj jak mamy na obrazku ziemniaka, czy takich gotowych. Smarowanie pianką po lustrze, mazianie różnymi cieczami na różnych przestrzeniach, nieważne co. Ważne, żeby tą aktywność twórczą uruchomić i zobaczyć, na czym jest problem. Czasem może być problem z tym, że dziecko ma nadwrażliwość dotykową i nie chce na przykład używać tłustych kredek albo pasteli, tylko musi mieć kredki ołówkowe, bo innych ma niechęć, po prostu nie chce dotykać, jest dla niego nieprzyjemne. Ćwiczenia grafomotoryczne. Przechodzimy sobie jeszcze do takiego podsumowania i do kilku propozycji. Dlaczego te ćwiczenia grafomotoryczne my tak lubimy i lubimy, jak te dzieci tam siedzą przy tych stolikach i co wtedy ma się wydarzyć? Przede wszystkim
kształtują umiejętność rysowania zgodnie z poleceniami dorosłego. I my to lubimy. My im mówimy, narysuj to i to, albo napisz taką, nie inną literkę, albo w takiej sekwencji, dzieci to robią i mamy efekt. Oczywiście trochę się śmieję, bo to też są ważne umiejętności. Jak najbardziej dziecko powinno umieć je naśladować. Doskonalą orientację w schemacie swojego własnego ciała, czyli na przykład narysuj kotka po swojej prawej stronie. Doskonalą orientację przestrzenną, narysuj słońce w górnym lewym rogu kartki. Ćwiczą umiejętności poznawcze, czyli dziecko ćwiczy umiejętność opowiadania tego, co narysowało. Nie tylko samo rysowanie jest ważne, ale najczęściej dzieci nam pokazują, opowiadają, a tu piesek ma urodziny, ma na głowie czapkę, a przed nim jest tort i tam pali się świeczka, a na urodziny przyszli jego przyjaciele, piesek i niedźwiadek. Tak? I to rzeczywiście jest coś, co jest niezwykle ważne podczas całego procesu twórczego. Grafomotoryka i tutaj kilka znowu propozycji, czyli mamy ruch od lewej do prawej, łódka sobie płynie po tych falach i rzeczywiście to też jest w kartach pracy, możemy ćwiczyć ten ruch od lewej do prawej. Taką łódeczkę możemy sobie nakleić na szpatułkę albo na patyczek jakiś drewniany albo plastikowy i dziecko sobie wodzi i rusza się nim, czyli nie tylko taka grafomotoryka stricte na papierze, ale też taka trochę w przestrzeni. Też jest w kartach pracy. Już zobaczymy, czy nam te filmy pójdą. Grafomotoryka w przestrzeni, jajko na łyżce. I tutaj ćwiczenie, które wykonują przedszkolaki, czyli taki labirynt w przestrzeni, wycięty z kartonu. I rzeczywiście dzieci się świetnie bawiły przy tej zabawie. Czyli mamy jakieś jajko tak zwane. Tutaj była kulka akurat z folii aluminiowej. To może być też prawdziwe jajko, może być plastikowe jajko na łyżce. I dzieci przechodzą ten labirynt z jednej do drugiej strony. Tak, żeby to jajko oczywiście nie spadło. Ścieżki grafomotoryczne. Ja bardzo lubię wykorzystywać kredę i tutaj dziewczynka toczy piłkę po podkładce, na której jest narysowana ścieżka i zadaniem jest albo przejście tak, żeby tej ścieżki nie zmazać, czyli trzeba dokładnie mieścić się w tych ryzach, w tych granicach, żeby tej drogi narysowanej kredą nie zmazać, albo można tym pomponem właśnie jechać tak, żeby jedną z tych linii całkiem zmazać. Można też turlać, można toczyć, także świetna wielorazowa karta pracy, można powiedzieć, zawierająca też właśnie ten talk, czyli też specyficzny dotyk, czy tego pomponu, czy właśnie kredy suchej właśnie. Labirynty różnego rodzaju. Labirynty, które można wykonywać tradycyjnie kredkami, długopisami. Można też turlać jakieś pompony po nich, albo guzik, albo przejechać je autkiem, albo jakimś zwierzaczkiem przejść, ale świetnym sposobem jest także, tak jak tu widzicie na zdjęciu, magnes, czyli używamy magnesu z jednej i z drugiej strony, od spodu jakby prowadzimy sobie tą kulkę magnesową, i tym magnesem po prostu sobie wodzimy po kartce, czyli te labirynty można wykonywać nie tylko tradycyjnie długopisami, ale właśnie też magnesem czy na inne sposoby, żeby było ciekawie. I tutaj w materiałach również macie całą masę różnych labiryntów od góry do dołu, no tych labiryntów jest naprawdę sporo, mają różne kształty geometryczne, kółka i trójkąty i naprawdę jest ich tutaj dużo. Jeszcze wam pokażę, jeszcze więcej ich jest, naprawdę sporo. Także te labirynty też można wykorzystać. To właśnie, tak jak wspomniałam, one są w kartach pracy i ten e-book dzisiaj, te karty pracy są dołączone do pakietu materiałów. Co wpływa na chwyt? Na pewno ten chwyt nas zawsze martwi i zawsze jak mam konsultacje z rodzicami, czy jestem na jakichś zajęciach, to mnóstwo osób się pyta, czy moje dziecko dobrze trzyma kredkę, albo o mój dwulatek, dzisiaj było zabawy z jakimiś kredami, czy z czymś, czy on dobrze sobie radził, czy on dobrze trzymał tą kredkę. No w ogóle mnie to nie interesuje, w jaki sposób dwulatek trzyma kredkę, dlatego że to jeszcze w ogóle nie jest jego czas i on nie musi mieć prawidłowego chwytu
pisarskiego, musi w ogóle mieć odpowiednio rozwinięty chwyt. Jaki to za chwilę. Natomiast co wpływa na chwyt? Nieadekwatne napięcie mięśniowe, problemy posturalne, niska koordynacja całego ciała, trudności w ustaleniu lateralizacji, nieprawidłowy rozwój narządu wzroku, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, problemy sensoryczne i nieprawidłowy rozwój ręki lub dłoni. Chwyt jaki ma być? Intencjonalny, czyli kierowany, precyzyjny i z odpowiednią siłą. To są trzy podstawowe warunki, żeby móc uznać chwyt za prawidłowy. I dodatkowo pamiętajmy, że ten chwyt rozwija się przez nauczenie się, dlatego że narzędzie pisarskie jest narzędziem, ono nie jest naturalną rzeczą, z której korzystamy. To jest narzędzie, którego musimy nauczyć się używać. Na początek dzieci w okolicy 1-2 roku życia mają chwyt cylindryczny, czyli taki całą dłonią, później grzbietowy, palcowy, można to też z takim pędzlowym za chwilę połączyć, tak często piszą, tak trzymają kredkę. Statyczny chwyt czteropalcowy, trzypalcowy, czyli tak jakby już prawdziwy, ale on jest bardzo sztywny, czyli statyczny. I dopiero później mamy ten chwyt statywowy, czyli dynamiczny, albo trójpalcowy, czteropalcowy, trójpalcowy boczny, albo czteropalcowy boczny. I wszystkie te rodzaje chwytów są chwytami poprawnymi. Czyli już w wieku szkolnym, przedszkolno, koniec przedszkola i szkoła, te chwyty dynamiczne, statywowe muszą się wykształcić i czy to będzie trójpalcowe czy czteropalcowe, wszystkie są dopuszczalne. Rodzaj narzędzia pisarskiego zależy od rozwoju, ale nie mówimy o wieku i o rozwoju w wieku, w jakim wieku dziecko coś osiągnęło, tylko mówimy o rozwoju umiejętności, czyli niezależnie od tego, ile dziecko ma lat, patrzymy, czy ono już jest gotowe do pisania, do chwytania odpowiedniego. I już tutaj można zobaczyć, do 1 roku życia kredka okrągła lub płaska dostosowana do tego chwytu, na jakim to dziecko sobie jest w stanie poradzić, czyli całą dłonią. 2-3 rok życia to kredka o dużej średnicy, dziecku łatwiej jest taką kredkę dużą chwycić, ale już 4-5 rok życia kredka trójkątna o dużej średnicy nie musi być trójkątna, jeżeli dziecko radzi sobie z okrągłą. Ja wiem, że jest teraz taka moda i taka tendencja, że my wychodzimy z pomocą dla wszystkich dzieci, ale nie pomagajmy tym dzieciom, które tego nie potrzebują. Czyli jeżeli dziecko ma normalne kredki i rysuje nimi i radzi sobie, ma prawidłowy chwyt pisarski, to nie ułatwiajmy mu życia na siłę, nie dawajmy mu, nie wciskajmy mu wręcz trójkątnych kredek, które mogą opóźnić rozwój chwytu prawidłowego. Po 6 roku życia nie stosujemy żadnych specjalnych kredek ani pisadeł. Dajemy dziecku kredkę o zwykłej średnicy, ale tak jak wspomniałam, jeżeli młodsze dziecko już sobie radzi z tą kredką, to jest super i w ogóle nie ingerujemy w to. I nie dajemy też dzieciom po 6 roku życia dużych, okrągłych albo trójkątnych kredek, dlatego że one mogą pogorszyć jakość pisma. Kiedy pomagać? Kiedy pisanie bardzo męczy lub frustruje dziecko, nie sprawia mu przyjemności, dla niego męczące, denerwujące. Kiedy pismo jest nieczytelne, podczas pisania dziecko przyjmuje brzydką postawę ciała. Pamiętajmy, żeby nie przyspieszać etapów rozwoju. Dziecko 2-3-letnie nie musi pisać, nie musi trzymać kredki. Mamy tylko zadbać o jego ekspresję twórczą, nic więcej. Dlaczego nie przyspieszamy etapów rozwoju? Dlatego, że proces kostnienia ręki to jest dobre, to nie jest nic złego, wiem, że kostnienie może się tak źle kojarzyć. Kończy się dopiero w okolicach 7 roku życia. Dojrzałość biologiczna do prawidłowego układania się na narzędziu pisarskim dopiero wtedy się kształtuje, czyli w wieku 7 lat. Dwulatek nie jest gotowy, dwulatek i jego ręka nie są gotowe na to, żeby trzymać i pisać prawidłowo. Jakie powinno być pismo? Przede wszystkim czytelne dla dziecka, czytelne dla nas, czyli dla kogoś, kto się chce to rozczytać i na pewno musi być w tempie. I znowu te trzy warunki muszą być spełnione, żebyśmy mówili o tym, że dziecko radzi sobie z pisaniem.
Specjalistyczne narzędzia pisarskie używamy tylko w wypadku, gdy dziecko ma zdiagnozowane fragmentaryczne zaburzenia rozwoju. Nie kupujemy specjalnych długopisów z wyżłobieniami, obciążonych z jakimiś gadżetami dookoła, tylko dlatego, że jest taka możliwość. Jeżeli dziecko ma w porządku wszystko, to bez diagnozy nie fundujemy takich specjalistycznych sprzętów. Grube narzędzie pisarskie negatywnie wpływa na precyzję ruchów, więc tak naprawdę, jeżeli takiemu dziecku po 6 roku życia dalej dajemy grube kredki, to ono może się bardziej frustrować i denerwować, bo ta precyzja ruchów po prostu grubym narzędziem jest dużo trudniejsza do uzyskania. Zaburzenia proprioceptywne, czyli czucia głębokiego, wymagają, tu kilka przykładów teraz będzie tego, jakie to są zaburzenia fragmentaryczne, jak im pomagać czy zapobiegać. Na pewno obciążony długopis pomoże dziecku w utrzymywaniu go. Jeżeli dziecko ma zaburzenia proprioceptywne, głównie mówimy o podwrażliwości proprioceptywnej, czyli potrzebuje cięższego narzędzia pisarskiego, żeby go prawidłowo czuć w ręce. Natomiast jeżeli mamy takie narzędzie pisarskie, chcemy je obciążyć, to robimy to mniej więcej po środku tego narzędzia, nie na końcu, dlatego że wtedy obciążamy bardziej nadgarstek niż samą dłoń. Możemy też kupić metalowy długopis, który jest troszeczkę cięższy niż zwykły ołówek. Wibrujący przyrząd pisarski bardzo fajnie buduje napięcie mięśniowe w całej ręce. Długopisy z informacją zwrotną, na przykład czy odpowiednio silno albo słabo zostają dociskane, są takie specjalistyczne narzędzia, które na przykład grają albo świecą, ale to są już naprawdę według mnie w wielu przypadkach zbędne gadżety. Zaburzenie różnicowania dotykowego, czyli dziecko nie do końca rozpoznaje rodzaj dotyku i wtedy narzędzie pisarskie może mieć jakąś określoną fakturę. Na przykład mieć wypustki, kolce, może być pokryte jakimś materiałem, pluszem, zamszem, może mieć jakąś miękką nakładkę albo mieć jakieś nacięcia, na przykład ołówek. Obronność dotykowa, czyli nadwrażliwość dotykowa. Dzieci są bardzo wrażliwe na każdy dotyk i na pewno też tak macie, że coś lubicie dotykać, a na myśl o jakiejś fakturze dostajecie aż dreszcze. I co wtedy? Ważne, żeby dla dziecka z obronnością, nadwrażliwością dotykową, to narzędzie było możliwie najprostsze. Czyli bez ozdób, drewniane albo metalowe, jednolite, bez jakichś tam żłobień i innych faktur, bez jakichś misiaczków i dekoracji siedzących po różnych stronach długopisu. Nakładki. Jeżeli chcemy stosować nakładki, widzimy taką potrzebę, skonsultowaliśmy to, wiemy, że coś trzeba dziecku wprowadzić. Kilka bardzo ważnych zasad trzeba zastosować. Nie stosujemy nakładki bez konieczności, to punkt numer jeden i powtarzam go dzisiaj dużo razy. Nakładka nie może być dobrana przypadkowo, musi być dobrana zgodnie z wiekiem metrykalnym lub rozwojowym. Nakładka musi być dopasowana do profilu sensorycznego dziecka. Nie może go drażnić, nie może powodować dyskomfortu. Dziecko musi mieć nakładkę na każdym przyrządzie pisarskim, czyli nie kupujemy jednej albo dwóch, tylko kupujemy przynajmniej kilkanaście, żeby dziecko za każdym razem nie musiało jej przekładać z kredki na kredkę. Nie ma uniwersalnej nakładki, nie ma czegoś takiego jak środek na całe zło. Jeżeli widzimy, że dziecko ma nieprawidłowy chwyt pisarski, to cofamy się kilka kroków do tyłu, czyli do dużych mięśni, do dużej motoryki, do koordynacji całego ciała, do lateralizacji, do koordynacji oko-ręka. Dopiero na samym końcu wspomagamy się nakładkami. Celem używania nakładki jest wymuszenie, przytrzymanie lub przypomnienie funkcjonalnego chwytu narzędzia pisarskiego, a nie jest lekarstwem na całe zło i wszystkie inne trudności dziecka, które dziecko ma. Gadżety do pisania mogą utrudnić spontaniczną aktywność dziecka oraz utrwalać złe nawyki, dlatego ja sama nie jestem fanką narzędzi dostosowanych, czy właśnie gadżetów, czy nakładek, jeżeli absolutnie nie jest to konieczne do pracy z dzieckiem. Zacznijmy od podstaw, czyli właśnie od ciała, od dużej motoryki i innych rzeczach, o których dzisiaj opowiadałam. Pamiętajcie o tym, że dalej trwa konkurs. Możecie wpisywać tutaj swoje pomysły na zabawy grafomotoryczne. Do wygrania jest rysogra.
dla 3 osób. Także udostępnijcie ten webinar i wpisujcie swoje propozycje, bo tu już powolutku zmierzamy do końca. Zapraszam Was na kolejny webinar Metoda integracji sensorycznej w codziennej pracy z dzieckiem. W wieku przedszkolnym i szkolnym spotkacie się znowu ze mną zaraz po świętach. Uwaga, we środę, nie w poniedziałek, tylko we środę, zupełnie wyjątkowo po świętach. W poniedziałek jeszcze świętujemy, a we środę spotykamy się na kolejnym webinarze, gdzie będzie dużo ciekawostek. 2 stycznia, zaraz po nowym roku, logorytmika, zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zaprasza Was Magdalena Wójcik, która już szykuje dla Was całą noc moc pomysłów i inspiracji logorytmicznych w pracy z dziećmi. Czas na pytania i zachęcam do tego, żeby te pytania teraz tutaj wpisywać, zadawać, przesyłajcie je do mnie, a w międzyczasie przypominam, że jest możliwe zakupienie całego pakietu, czyli zaświadczenia całej tej prezentacji, którą widzieliście, dużego zestawu grafomotorycznego, czyli tych kart pracy, które pokazywałam z labiryntami, zabawami, inspiracjami, krótkim opisem. I cena takiego pakietu to zawsze 19 zł. Można go kupić na naszej stronie famiga.pl przez zaświadczenia. I już czytam, co tutaj dla mnie dzisiaj, jakie pytania przygotowaliście. Ile minut dziennie dobrze byłoby ćwiczyć z dzieckiem motorykę dużą i małą? No jak najwięcej. W sensie teoria integracji sensorycznej, pani Krysia pyta. Teoria integracji sensorycznej mówi o, uwaga, 2 godzinach dziennie na placu zabaw. I to wydaje się strasznie dużo. Ale jak sobie pomyślimy, albo jak ja pytam w wywiadach, ile dziecko spędza czasu przy ekranie i rodzic mówi, że 2-3 godziny, no to zamiast tego fajnie byłoby, żeby on sobie pobrykał i poskakał. Oczywiście w idealnym świecie tak by było. Natomiast ciężko mówić o minutach. Warto mówić o jakimś stylu życia, aktywności. No minimum, w zależności od wieku, ale tak od 6 roku życia, minimum aktywności ruchowej, intensywnej lub umiarkowanej, to jest przynajmniej godzina dziennie według WHO, czyli takie zalecenia, które są przebadane, że jest to takie minimum aktywności. Tylko tak jak mówię, albo intensywnej, albo umiarkowanej aktywności fizycznej. Jaka proporcja powinna być? Im mniejsze dziecko, tym więcej dużej motoryki, a tym mniej małej, czyli nie jest to takie istotne, żeby to małą ćwiczyć. Im mniejsze dziecko, tym więcej dużej motoryki. Pani Marta pyta, co jeśli uczeń klasy 2 szkoły podstawowej nadal nie ma sprecyzowanej przewagi jednej ręki, pisze, wycina i koloruje naprzemiennie, używając obu rąk, jak się zmęczy, zmienia rękę. 2 klasa to już jest późno, to już jest 8-latek. Proces lateralizacji zamyka się w wieku 9 lat. I właściwie po tym momencie już ciężko cokolwiek wypracować. Oczywiście można ćwiczyć pewne nawyki i umiejętności. Natomiast tutaj mówimy o nieustalonej lateralizacji albo słabej lateralizacji. Któraś ręka może być silniejsza, ale nam jest ciężko określić, która. Na pewno odesłałabym takie dziecko na kompleksowe badanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej i to na już. I na pewno starałabym się szybko określić już, zanim to dziecko trafi do poradni, która ta ręka jest dominująca. Cała taka karta diagnostyczna lateralizacji też była dodawana, tam było bardzo dużo ćwiczeń i testów do jednego z webinarów właśnie o lateralizacji. Także zachęcam, żeby go sobie odszukać i kilka takich testów wykonać. I jeżeli nie wiemy, która ręka jest dominująca, albo jest dziecko oburęczne, to staramy się go ukierunkować na tą stronę, które dominujące jest oko. Czyli jeżeli oko tu jest prawe dominujące, to można zastanawiać się nad dominacją prawej ręki, na ukierunkowaniu na prawą rękę. A jeżeli jest lewe dominujące, to wtedy na lewą. Leworęczność kształtuje się trochę później niż praworęczność, ale maksymalnie do 6 roku życia. Więc to, ten proces już powinien się powoli zamykać, a nie kształtować. Pani Asia, cudowne uporządkowanie wiedzy, dziękuję bardzo również. Dobrze utrwalać i przypominać sobie wiadomości, pisze pani Ania, dziękuję, pisze pani Jolanta, bardzo za dużą dawkę wiedzy, bardzo wam dziękuję za miłe komentarze.
W takim razie, jak nie ma pytań i wiem, że chcecie już wszyscy iść lepić uszka i sprzątać, przedstawiam bibliografię i za chwileczkę osoby, które wygrały. Uwaga! Osoby, które otrzymują nagrodę, prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej przez Messengera, odezwijcie się do nas. Magdalena Smoleń-Kraus, Monika Herchel i Jola Jóźwicka. Gratulacje. Jeszcze raz przeczytam nazwiska. Magdalena Smoleń-Kraus, Monika Herchel i Jola Jóźwicka. Ja gratuluję, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że mimo wielu obowiązków i gorącego czasu byliście z nami. Pozwólcie mi jeszcze złożyć Wam życzenia świąteczne. Wszystkiego dobrego. Odpocznijcie sobie w końcu. Mam nadzieję, że w tym odpoczynku jeszcze spotkamy się we środę po świętach i będziemy mogli razem sobie tutaj powspominać, jak cudownie na tych świętach było. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło w te mroźne wieczory. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.